Droga z Orłowca do Złotego Stoku. Mamy tutaj góry i poniżej miejsca, w którym stoję, właśnie to jest ta droga. O dość dużym spadzie. Kręta, górska droga. Tu jeszcze leży śnieg, ale jest cicho, bezwiecznie i pomimo późnej pory dnia jest bardzo pięknie. Przybliżę dalsze odcinki tej drogi, tam w głębi ta góra, którą pokazuję poniżej, też ta droga trawersuje stokami. Może ją będzie widać. Gołym okiem widać dobrze, nie wiem czy kamera to pokaże w gąszczu drzew. Kolejne widoki z drogi między Orłowcem i Złotym Stokiem. Mój kolejny przystanek, drugi przystanek. Góry toną we mgle. Cisza, ale samochodów jest sporo na drodze dzisiaj. Chciałbym pokazać te piękne góry masywu Śnieżnika, niestety mgła na to nie pozwala. A tak wygląda dalsza droga. Teraz już zjeżdżam z góry krętą, dosyć spadzistą drogą w kierunku Złotego Stoku. Trzeci przystanek na drodze między Orłowcem i Złotym Stokiem. Zjechałem prawie już z gór, tu zupełnie inny świat, śniegu prawie nie ma, niewielkie śladowe ilości, droga kręta, jeszcze troszeczkę spadzista i bardzo ładne miejsce. Na tle lasu spore zabudowania, cichutko, bezwiecznie, temperatura na plusie. I to mój kierunek, droga teraz do Złotego Stoku. Przypuszczam, że już mam niedaleko. Sucha droga, bezpieczniej się jedzie. Już można troszeczkę przyspieszyć. I w drogę. Rzeczywiście do Złotego Stoku już niedaleko, tylko 4 km. I mamy tutaj miejską trasę turystyczną. Przy drodze obok miejsce, gdzie można sobie odpocząć, zatrzymać się. Bardzo przydatne są takie miejsca. I droga na wprost, oczywiście z zakrętami do Złotego Stoku. Jeszcze jest dosyć spory spadek, ale droga jest sucha i bezpieczna. Myślałem, że droga złagodnieje, czyli że będzie mniejszy spadek. Niestety, spadek jeszcze jest bardzo duży, zakrętasy, ale droga sucha, bardzo przyjemnie się jedzie. Tam skąd ten samochód jedzie, to jest mój kierunek. Zatrzymałem się, żeby pokazać tą drogę. Muszę tą trasę powtórzyć, ale w lecie. O proszę, maluch sobie jedzie. Gdzieś tutaj są zabudowania w dole. Tak, rzeczywiście są. Przebijają się za drzew. Może będzie widać, jest trochę mgły i dość gęste krzaki. Ale coś tam będzie widać. Mój zjazd z gór prawie się skończył i oto Złoty Stok. Przedmieście Złotego Stoku.
ze Złotego Stoku kierunek Kłodzko. Zobaczę, czy coś po drodze ciekawego jeszcze będzie do pokazania, do sfilmowania. Bardzo przyjemny dzień, fajna niedziela, dobre popołudnie, piękne widoki. Zatrzymałem się w Złotym Stoku przy kościele i w tym miejscu kończę dzisiejsze nagrywanie. Pokażę teraz piękny, duży kościół w Złotym Stoku i tutaj w tym miejscu, tak jak powiedziałem, kończę nagrywanie i relacje z dzisiejszego popołudnia niedzielnego. Było fajnie, szkoda tylko, że słonka nie było, ale to też nie przeszkodziło mi w niczym, żeby miło spędzić czas. Przejechać piękną trasę między Orłowcem a Złotym Stokiem. Jeszcze raz kościół w Złotym Stoku. I fragment miasta tuż przy kościele. Pora teraz na dobrą kawę w drodze. Wiem, gdzie taką kawę można wypić. I koniec mojego dzisiejszego nagrywania. Będzie fajna pamiątka.